Znowu mam zaszczyt powitać Was na wykładzie z serii Angielski to mus, niemiecki twój plus. Dzisiaj zajmiemy się zdaniami przyzwalającymi, po niemiecku die konzessiv sätze, a są to zdania z obwohl i trotzdem. Wykład jest przeznaczony dla osób, które już trochę mówią po niemiecku. Obiecuję, że na wykładzie nie będziesz się nudził, ponieważ zdradzę Ci tajemnicę i powiem, co to są zdania przyzwalające. Nauczysz się też mówić na przykład: chociaż jestem chory, pragnę z całego serca iść do szkoły. Albo: nienawidzę niemieckiego, mimo to wysłucham tego wykładu. Poza tym umilę Ci czas quizem, a na koniec otrzymasz prezent. Najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to są zdania przyzwalające. Otóż zdania przyzwalające są to zdania złożone, w których występują spójniki. Obwohl, inaczej obgleich, ob schon, i to znaczy chociaż albo mimo że, oraz trotzdem, i ten spójnik znaczy mimo to. W tej prezentacji będę używała obwohl, ale wiemy o tym, że obgleich i ob schon znaczy to samo. Ale ponieważ są te spójniki rzadziej stosowane, więc skupię się na obwohl i już nie będę ich stosować wymiennie, ale musicie zapamiętać, że tu, gdzie stoi obwohl, może równie dobrze stać obgleich i ob schon. Obwohl meine Oma gesund ist, geht sie zum Arzt. Chociaż moja babcia jest zdrowa, idzie do lekarza. I drugie zdanie. Pogoda jest wspaniała, mimo to zostanę w domu. Mimo to to trotzdem, czyli teraz mamy zdanie. Das Wetter ist herrlich, trotzdem bleibe ich zu Hause. Jak widzicie, te zdania znacznie się od siebie różnią. A jaka jest kolejność w tych zdaniach i jak te zdania są zbudowane, to wyjaśnię Wam w następnych slajdach. Na razie wszystko o obwohl. Zdania z obwohl są zdaniami pobocznymi, to znaczy, że orzeczenie, czyli odmieniony czasownik, znajduje się na końcu zdania. I zdania z obwohl mogą występować zarówno przed, jak i po zdaniu głównym. W tabelce są przedstawione tylko urywki zdań, które tłumaczą właśnie kolejność po obwohl. Czyli na początku mamy obwohl, później podmiot, reszta zdania i na końcu orzeczenie. Orzeczenie tuż przed przecinkiem albo tuż przed kropką, w zależności od tego, czy obwohl stoi jako pierwsze, czy jako drugie. I jak zobaczycie na komentarz po prawej stronie, to każde zdanie się czymś różni. Pierwsze to jest zdanie zwykłe z czasownikiem regularnym. Obwohl ich Deutsch lerne. Drugi z czasownikiem rozdzielnie złożonym i w dodatku nieregularnym. Obwohl sie die Medikamente regelmäßig einnimmt. Następne zdanie to zdanie z czasownikiem modalnym. Obwohl wir Deutsch nicht lernen wollen. I ostatnie zdanie to zdanie wyrażone w czasie przeszłym perfekt. Obwohl sie keine Zigaretten geraucht haben. Jak zauważyliście, orzeczenie jest na końcu, a skoro orzeczenie, to musi być odmienione. Przechodzimy do trotzdem. Tym razem wszystko o trotzdem. Zdanie z trotzdem może występować tylko po zdaniu głównym. Po trotzdem występuje szyk przestawny, to znaczy najpierw jest czasownik, po nim podmiot, a na końcu reszta zdania. I znowu zdania, które znajdują się w tabelce, to są tutaj zdania na tym kolorowym tle. Mimo to uczę się niemieckiego, mimo to ona przyjmuje leki regularnie, mimo to nie chcemy uczyć się niemieckiego, mimo to nie palili papierosów. To są dokładnie te same zdania, co na poprzednim slajdzie, tylko tam było użyte obwohl, chociaż, a tym razem mamy trotzdem, mimo to. Trotzdem lerne ich Deutsch. Trotzdem nimmt sie die Medikamente regelmäßig ein. Trotzdem wollen wir Deutsch nicht lernen. Trotzdem haben sie keine Zigaretten geraucht. I znowu w komentarzu jest napisane, jaki to rodzaj zdania. Czas na porównanie zdań z trotzdem i obwohl. Bardzo dużo takich przykładów znajduje się w ćwiczeniach gramatycznych. Nie mam pieniędzy, mimo to idę do centrum handlowego. Ich habe kein Geld. Trotzdem gehe ich ins Einkaufszentrum. Możemy tę samą treść zdania wyrazić za pomocą spójnika obwohl. Chociaż nie mam pieniędzy, idę do centrum handlowego. Obwohl ich kein Geld habe, gehe ich ins Einkaufszentrum. I jak mówiłam wcześniej, obwohl może też występować jako zdanie drugie. I tym razem nasze zdanie będzie brzmiało: Ich gehe ins Einkaufszentrum, obwohl ich kein Geld habe. Podsumowanie. Za pomocą spójnika trotzdem nie można rozpoczynać zdania.
Kolejność po trostym jest następująca: orzeczenie, podmiot, reszta zdania. Obwól może rozpoczynać zdanie. Kolejność po obwól jest następująca: podmiot, reszta zdania i na końcu orzeczenie. Znasz kolejność w zdaniach po spójniku obwól i trostym, to na pewno poradzisz sobie z uzupełnianiem zdań zgodnie z tłumaczeniem. Pierwsze zdanie. Chociaż moi rodzice dobrze zarabiali, nie chcieli dawać mi kieszonkowego. Obwohl meine Eltern gut verdient haben, wollten sie mir kein Taschengeld geben. A teraz moi rodzice nie chcieli dawać mi kieszonkowego, chociaż dobrze zarabiali. Meine Eltern wollten mir kein Taschengeld geben, obwohl sie gut verdient haben. I jeszcze, mimo że mój brat jest chory, chce iść do szkoły. Obwohl mein Bruder krank ist, will in die Schule gehen. Mój brat chce iść do szkoły, mimo że jest chory. Mein Bruder will in die Schule gehen, obwohl krank ist. Były zdania z obwól, to teraz czas na zdania z trostym. I znowu to samo zadanie, należy uzupełnić zdania zgodnie z tłumaczeniem. Ona mało je, mimo to jest gruba. Sie ist wenig, trotzdem ist sie dick. Mój tata jest zmęczony, mimo to nie może zasnąć. Mein Vater ist müde, trotzdem kann nicht einschlafen. On jej oddał serce, mimo to go zdradziła. Hat ihr das Herz geschenkt, trotzdem ist sie fremdgegangen. Jestem dla niej tak miły, mimo to ona mnie nie zaprasza na urodziny. Ich bin so nett zu ihr, trotzdem lädt sie mich zu ihrem Geburtstag nicht ein. Brawo! Mam nadzieję, że moi słuchacze równie dobrze sobie radzą. I skoro już wszystko wiemy o obwól i o spójniku trostym, to możemy przejść do podsumowania. Wykład dotyczył zdań przyzwalających. Spójnik, który może rozpocząć zdanie, to obwohl. Mimo to trotzdem. Chociaż tłumaczymy obwohl. Po chociaż orzeczenie, czyli odmieniony czasownik, jest na końcu zdania. Prawda to czy nie? Tak, prawda. A więcej ćwiczeń z obwól i trotzdem znajdziesz gdzie? Pod choinką? Czy może na stronie niemiecki.co? Oczywiście, że na stronie niemiecki.co. No ale chociaż to nie jest czas świąt i choinek, to należy ci się nagroda. I w nagrodę obiecany prezent, czyli zagadka dla ciebie. Odgadnij, co to znaczy. Obwohl ich krank bin, will ich vom ganzen Herzen in die Schule gehen. I ich hasse Deutsch, trotzdem höre ich den Vortrag an. Myślałam, że naprawdę dostanę prezent, a te zdania już były przetłumaczone na samym początku. No to w prezencie zapraszam cię na stronę. Jaką? Niemiecki.co